Byłem u psychologa, panie Marku, proszę zobacz. Autodestrukcyjna z ciebie osoba. Moja psychika jest moim wrogiem. Od dziecka nieuzasadnione lęki, obawy, przejawy ogólnej negacji. Nie dam prawa jazdy, obleję maturę, mam to w dupie. To mi psychika pompuje, że niby zostanę czpunem. To też nieprawdą, bo brzydzę się ścieżką i szczykawką. Że trawka niby mnie zmienia, trawką się nie zmienię. To zwykłe palenie, zwykła używka jest przecież. Osobowość autodestrukcyjna. Ja versus moja psychika. Osobowość autodestrukcyjna. Ja versus moja psychika. Osobowość autodestrukcyjna. Ja versus moja psychika. I to jest chyba miejsce na drugą zwrotkę. Śpię przy włączonym świetle, bo ciemności boję się. Odsuwam rolety, dygam się jak popierdolony. Że za roletami stoją demony. Bywam spierdolony jak moje telefony. Każdy chyba chce mnie zabić. Zaraz ktoś podleci i partyzanta mi wypłaci. Najważniejsze to poznać siebie. Co się w głowie dzieje, to wiedzieć. Jestem Mareczkiem, jestem Janczem. Czy Janczepu? Wie to tylko jeden Bóg. Moja psychika daje mi popalić i to jak chuj. Osobowość autodestrukcyjna. Ja versus moja psychika. Osobowość autodestrukcyjna. Ja versus moja psychika. Osobowość autodestrukcyjna. Ja versus moja psychika. O tak. O tak. Najbardziej w życiu to mnie kręcą takie duże cycuchy takiej 30-letniej mamuśki. Mógłbym je złapać w lizet cały dzień. Oj, 30-letni babuśki! Yes! O tak, to Janczewu właśnie!